Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek Dragon Age Początek. No i cóż, postanowiłem, że jednak w tym odcinku nie będziemy jeszcze z powrotem czytać, tylko za parę odcinków do tego wrócimy, ponieważ jak to powiedział kiedyś ktoś bardzo mądry, co za dużo, to niezdrowo. Też to się tyczy odcinków zbyt długich, bo z początku masa osób, jeszcze przed wydaniem w sumie, już po wydaniu aż tak źle nie było, ale przed wydaniem masa osób: o Jezu, te odcinki będą strasznie krótkie, to się będzie strasznie źle oglądać. No i w sumie na razie czegoś takiego nie widzę. Mi się najlepiej to nagrywa, czy najlepiej, no dużo lepiej od tych właśnie dłuższych odcinków. Jednakowoż udziska nie 30-minutowych, wy nie przesadzajcie. Tak naprawdę moje odcinki były wcześniej między 20 a 32-3 minuty. A teraz są między... Musisz być rekrutem Szarej Straży, którego przywiódł ze sobą Duncan. Między 14, 15, a tam 20, 21, 22 minuty, więc tak naprawdę czas odcinka nie spadł o połowę, a bardziej jakieś 35%, a mi się nagrywa dużo wygodniej, jak powiedziałem chwilę temu. Ponadto także zauważyłem, że czas oglądania z oczywistego powodu, jakim jest... Witaj, króla Kaelana nie ma w tej chwili w jego namiocie. Większa przystępność także się zdecydowanie zwiększyła, jednakowoż tyle na temat kanału. A teraz też jeszcze jedna sprawa. Chciałem, no w sumie nie robiłem tego nigdy, więc chciałem tutaj podziękować osobom, które tutaj mój kanał jakoś po swoich znajomych promują. No bo jakoś ostatnimi czasy przez, nie wiem, 2-3 tygodnie, może miesiąc, otrzymuję dużo właśnie ilość takich komentarzy albo prywatnych wiadomości, zwłaszcza, że tam siema Silverek, mój znajomy mi ci tam gdzieś tam polecił, obejrzałem twoje zagrajmy w to i tamto i naprawdę mi się podoba, kiedy nagrasz to i tamto, albo super filmy robisz, tak dalej. Nie potrzebuję oczywiście aż takich fajnych, że powiem, komplementów, jednakowoż i tak zawsze miło jest zobaczyć, że ktoś tam komuś polecił i tak dalej, a zwłaszcza jak jeszcze widzę, że potem ta osoba to potwierdza, to już w ogóle, że tak naprawdę to nie było tylko: a poleciłem cię tam mojej cioci, bracie, wujku, cioci, bla 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 bla, a tak naprawdę to tam po prostu napisałem to, żeby być fajny, a się potem okazuje, że nikogo nie polecił, a potem, jeżeli widzę coś takiego, że ktoś tam poleca, nie wiem, dajmy na to miesiąc później, a jakiś tam znajomy cię, mnie ciebie polecił, no to jednak zawsze jest fajne odczucie. Tak samo fajnie poczucie są łapki w górę, ale dobra, kończę moje gadki, szmatki, bo już prawie trzecie mi to nagrania jest. Dobra, już, przepraszam, kończę. Tak, a my tutaj właśnie temat, to jest namiot naszego króla, tego z fajnym głosikiem i z fajnym zachowaniem, ale jednak troszeczkę szczeniackim. No cóż, opowiedz mi trochę o królu, ponieważ on jest dość interesujący. Chyba tak, choć większość czasu spędza z szarymi strażnikami. Gdziekolwiek się udają, jedzie z nimi. Tern Logan spotyka się z królem, kiedy tylko może, i wykłóca się z nim odnośnie nadchodzących bitew, ale król ignoruje jego uwagi. Król pragnie położyć kres pladze, staczając jedną ogromną bitwę, o której bardowie przez całe stulecia śpiewać będą pieśni. Myślisz, że to możliwe? I teoretycznie, i praktycznie, i jeżeli chodzi o to, że bardowie będą śpiewać przez całe stuleci od epickości tej bitwy i to, że nam się uda wygrać od razu... Jestem krasnoludem, wiem jakie mroczne wymioty są straszne, a ponadto także oczywiście nadchodzi sprawa tego, iż po prostu, no jeżeli wygra jedną bitwą, nie będzie żadnego zagrożenia, to kto będzie o tym śpiewał? O, pokonał se plagę, super, ochronił nas, ale wiesz, w sumie coś tam się stało? Coś się stało? Nie, coś się stało? Nie, pamiętasz te stare czasy? Nie. No właśnie, tak to mniej więcej będzie. No dobra. Mam pewne wątpliwości. Podobnie jak Tern, ale i on postąpi zgodnie z wolą króla. Król uznał to za zabawne, gdy Tern nazwał go nierozważnym. Kłócili się też o królową. O królową? Córkę Terna. Nie spodobało mu się coś, co ona zrobiła, a może co zrobił król. Nie jestem pewien. Nie powinienem chyba o tym mówić. Nie rozumiem, chociaż... No nie wiem, jeżeli są małżeństwem, to nie rozumiem, jaki miałbyś problem w tej sprawie, o której większość osób pomyślało, ale... Jak sobie życzysz? Prędzej chyba chodziło o jakieś sprawy dyplomatyczne, tylko że naprawdę nie mam pojęcia, co mogłaby ona zrobić, co by się Ternowi nie spodobało. Przyjrzyjcie się dobrze, żołnierze. Ta ohydna istota to mroczny pomiot. Są silne i przebiegłe, ale nie wierzcie w przesądy. Mroczne pomioty można zabić, wystarczy tylko potraktować je mieczem. Ich krew jest czarna jak grzech i trująca. Nie próbujcie jej nawet dotykać. Jeśli zarazicie się tą krwią, równie dobrze możecie poderżnąć sobie gardło.
Straciliśmy w ten sposób wiele psów. Musieliśmy założyć im kagańce, żeby nie mogły gryźć. To długa i bolesna śmierć. Szmurczam z powodu Mabari. Biedny Mabari. Hola! Nie dotykaj tego truchła. Spalimy je, żeby nikt się nie zaraził. Nie ma problemu, jednakowoż. Zobaczcie na to zło i pomyślcie, że moi bracia dzień w dzień walczą z całymi armiami, całymi tuzinami, setkami, tysiącami tych pomiotów. Dosłownie i w przenośni. A tu mamy kufer. Boom, headshot! I tyle kufra było, one nie stracone. Gdyby było stracone, to bym wstał grę, ponieważ nie chodzi o to, że wiecie, że tam oj, super mnie. Wierzysz w to? Nie wiem już w co wierzyć. Jak dotąd wygraliśmy wszystkie bitwy, ale pomiotów wciąż przybywało. Zaczynasz się zastanawiać, czy Szara Straż nie ma przypadkiem racji? Nie chcę o tym myśleć. To idealna chwila, żeby się zalać w trupa, jeśli chcesz znać moje zdanie. Porządna kobita. Nie ma co. Porządna. To dobrej nocy, strażniku. Czemu znak zapytania? Boję się, że może chodzić, że ta noc nie będzie dla mnie zbyt dobra. No, dobra. O, tam mówię kapłankę znowu. Ciekaw jestem, czy ona coś ciekawego nam... Bo szczerze nie pamiętam. Już się robi. Weźmy sobie łuk i weźmy sobie pancerz szkolny. A może ją klikniemy... Niechaj będą ci, co walczą o pokój. Bohaterowie słusznej sprawy. Okej. Okay. O, mój krasnoludzie, idealnie się wpasowujesz. Wiem, że to nie jest śmieszne, ale musiałem. To jest zawsze najsuchszy żart świata. Ona idealnie jest na odpowiedniej wysokości. No idealnie, no. No idealnie, no po prostu. Ja jestem pewien, że to perwersyjni twórcy uknuli. To wcale nie był przypadek, wcale, a wcale. To było uknute jeszcze podczas, nie wiem, pierwszych planów developingu tej gry. Zbliżasz się do namiotu Terna Logena. Mów, o co ci chodzi. Opowiedz mi o tym Ternie, bo koniec końców zbyt wiele o nim nie wiemy. Jak możesz nie wiedzieć, kim jest Logen? To on pomógł wyzwolić Ferelden. To on kierował armiami króla Marika i przegnał tych przeklętych Orlezjan. Król Marik wynagrodził go, mianując go Ternem. Wyobrażasz sobie? Człowiek z ludu stał się szlachcicem. Idę o zakład, że bez Logena król nie miałby żadnych szans w walce z mrocznymi pomiotami. Czy mówisz, że jest wielkie? Nawet nie wiem, kim są ci sali Orlezjanie. Czy Tern jest w środku? Co robi? Jest w środku, ale nie powinienem o nim rozmawiać. O, na pewno masz powiedzieć na jego temat nieco więcej. Chyba tak, ale dyskretnie. Tern i król od wielu dni kłócą się ze sobą. Tern zna króla od urodzenia, więc nie muszą zachowywać ceremoniału. Tern mówi, co myśli, a król tylko na niego krzyczy. Moim zdaniem król powinien robić to, co Tern mu podpowiada. Tak wiele mu zawdzięczamy. Ci zachowują się jak stare, dobre małżeństwo. Cóż, małżeństwo przed rozwodem, więc tego... Na nic dobrego to nie wskazuje. Chciałbym prosić o audiencję Euterna. Zakładam, że masz dla niego wiadomość. Zaczekaj. W sumie to nie mam. Tak, o co chodzi? Jesteś nowym szarym strażnikiem Duncana, jak przypuszczam. No, a... No w sumie krasnoludów tu więcej nie ma, więc tak, to ja. Kejlana niezwykle fascynują strażnicy. Wiesz, że to jego ojciec sprowadził wasz zakon z powrotem do Ferreldenu? To fascynacja, której nie podzielasz, jak można łatwo zauważyć. Strażnicy robią wrażenie, ale nie mają tak dużego znaczenia, jak się zdaje Kejlanowi. Nie jesteś krasnoludem powierzchniowym. Widzę to w twoich oczach. Mądrze ze strony szarych strażników, że szukają nowych rekrutów w Orzamarze. Przypuszczam, że nie ruszysz w sam środek bitwy razem z resztą towarzyszy, prawda? Ja mam, że w tych teksturach i cieniach nawet twarz Terna wygląda z takiej jestem po prostu brzydki. Jestem straszny i brzydki. Ona teraz ma taką jestem straszny, brzydki, stary, bezbrzody człowiekiem. Tak więc jak powinna wyglądać, szczerze powiedziawszy. No w sumie mam nadzieję, że ruszę, no jestem wojownikiem. Pragniesz chwały, Rozumiem. Muszę wracać do swoich zajęć.
Jeśli należysz do tych, co się modlą, módl się, by król okazał się rozsądnym człowiekiem. Modlę się tylko do kamienia. Chyba niegrzecznym było powiedzieć do Erna, że on nie jest moim królem, no to więc tam... W sumie, on jest moim królem. Mimo to los Szarej Straży spoczywa w jego rękach, pamiętaj o tym. Tak się spodziewałem, że to nie będzie miłe, ale w nosie z byciem miłym, jestem krasnoludem! Moim jedynym królem jest piwo, dziewki i mój miecz na plecach. W sumie to ja jestem mega królem, ale mniejszy. Idziemy zabić krasnoludy! To my jesteśmy krasnoludy! Ups. Widzę, że udało ci się znaleźć nasz namiot. Potrzebujesz czegoś? Mam kilka pytań, Danka, nie? Zwróć się z nimi do Alistera. Miałem nadzieję, że już tu będzie. Ale ja mam kilka pytań do ciebie, ty świnio jedna. No nie dasz pogadać ze sobą, no. No widzicie, jaki niedostępny. A potem ciężko się dziwić, że kurczę ma... Jak cię zwą? Pik, panie. Idź i powiedz Ternowi Logenowi, że grupa bojowa jest gotowa do rozpoczęcia zwiadu. Damy znać, jeśli natrafimy na coś. Tak jest, panie. Natychmiast, panie. Ciężko się dziwić, że ma tyle lat, a dalej dziewczyny ani żadnej nie ma, no. Cóż za zły Duncan. Witaj. Przepraszam, trzeba ci czegoś? A co masz na myśli? Nie, ja chciałem tylko porozmawiać. Ty chcesz ze mną porozmawiać? Nie wpadłem chyba w jakieś kłopoty, co? Obawiam się, że tak. O co więc... O, chwileczkę. Czy to przypadkiem nie tobie miałem oddać miecz Sir Garlena? Bo wydaje mi się, że Kowal już skończył nad nim pracować. Tak, to właśnie miałeś mi oddać ten miecz. Och, co za ulga. Dzięki tobie uniknę batów, to pewne. Powinienem wracać do swoich obowiązków, bo znów wpakuję się w jakieś kłopoty. No i to by było bardzo smutne. A za mier dziękuję, chociaż... Jak dobrze się domyśliliście, wcale do mnie nie należy. Ale jest całkiem fajny. Gorzej, że jest jednoręczny, więc no tyle dla mnie z jego użytku. Ale w sumie może kiedyś na coś przyda. Jakąś dwuręczną broń byś chciał znaleźć dobrą. A ta w sumie i tak wystarczy na tą fazę gry. Jak powiedziałem wcześniej, wojownik dwuręczny jest całkiem mocny. I tutaj w sumie będę mógł pokazać wam to, co chciałem pokazać wcześniej, o czym jeden z was napisał. Tylko zapiszę sobie grę, ponieważ tak nie będę chciał moich zdolności rozdawać normalnie. A propos sobie kradzież kieszonkową na chwilę rozwinę, tam zdolności to już nieważne, jak rozwinę, jakkolwiek. Będę się tylko tej kradzieży użyć, tylko nie wiem, czy się uda. Kradzież nie udana, świetnie. Ponieważ podobno Duncan ma coś ciekawego w swoich kieszeniach, chciałbym sprawdzić, cóż to jest. Taką ciekawostkę jeden z was powiedział. Ludzie zapominają, że strażnicy rekrutują się spośród różnych fachów. Są wśród nich nawet złodzieje. Ja o tym nie zapomniałem. Ludzie zapominają, że strażnicy rekrutują się spośród różnych fachów. Są wśród nich nawet złodzieje. Ja o tym nie zapomniałem. Nie wiem, jak taka kradzież działa, szczerze powiedziawszy. Oni nie mają się na baczność, bo ten rycerz właśnie tutaj przybył. I przez to, że nie okradniemy Duncana. Szkoda. No to może po prostu sprawdzę przed kolejnym odcinkiem gdzieś tam na jakiejś stronie i w ten sposób wam powiem, co tam on może mieć. No bo z moją umiejętnością kradzieży chyba jednak nic z tego nie wyniknie. Mam takie smutne wrażenie. No chyba, że po prostu raz się nie udało, ale... Chyba gdzieś właśnie od sprytu zależy, a mój spryt nie jest zbyt dobry, więc się już normalnie tutaj rozwijmy. Siła... Ulepszony przymus jeszcze tam chyba nie będzie potrzebny, więc na razie rozwinął sobie po prostu mistrzowskie wyszkolenie bojowe na, na maksymalny poziom, bym się rozwinął w tej kwestii. I tak, wielka siła jest fajna, ale ja bym najpierw tutaj chciał troszeczkę z bronią dwuręczną się więcej pobawić. Potężne ciosy niekoniecznie teraz, bo najpierw chcę obręczną siłę zdobyć, żeby udoskonalić te potężne ciosy. To jest taki po prostu tryb, który mamy większe obrażenia, ale tracimy atak i obronę. Czyli w sumie to jest bez sensu, większe obrażenia, ale tracimy współczynnik ataku. No, to przynajmniej zmniejsza tą stratę ataku właśnie i obrony, więc to jest fajne. Dobra, więc na razie rozwiniemy sobie niezłomność. Ona prowadzi do czego? Do ogłuszających ciosów. O, będziemy mogli mieć szansę na ogłuszenie każdym atakiem. Nie wiem jaka, bo i tam nie wiem, z 5%, ale zawsze jakaś szansa, że to się przyda, istnieje. Może i więcej, tylko po prostu ten stun będzie, czyli ogłuszenie będzie krótsze. Niechaj Stwórca ma nas wszystkich w swojej opiece. Mówią, że horda mrocznych pomiotów. Teraz ma inne teksty, ten rycerza, tylko sobie podeszliśmy do niego. A tu mamy przejście do Głuszy Korkarii. Czołem. Jesteś jedną z nowych rekrutek Duncana, zgadza się? Nie mogę pozwolić ci wejść do Głuszy Korkarii, póki Duncan na to nie zezwoli. U góry pisze, jesteś jednym z nowych rekrutów Duncana, a on mi mówi, że jesteś jedną z nowych rekrutek. No! Uwaga.
jestem niezwykle piękną rekrutką, no nie ma kuźwa co, no po prostu, no wyglądam tak babsko, że masakra. Iść te pieprzone błędy w dubbingu. Na co poradzić? Mogę jeszcze z tobą pogadać, czy już zepsułem całą gadkę szmatkę? Czołem. O, mogę. Przykro mi. Jak już mówiłem, nie mogę cię przepuścić. Dlaczego? Głusza Korkarii to niebezpieczne miejsce, szczególnie teraz, gdy roi się tam od mrocznych pomiotów. Mówią, że to w tych lasach zaczęła się wielka plaga. Jeden z naszych patroli nie wraca już trzeci dzień. Obstawiamy, kto dopadł go jako pierwszy. Mroczne pomioty czy wiedźmy z głuszy? Stawiam 1000 srebrników na opcję pierwszą. Ale wiedźmy z głuszy? Są tutaj takie? Przecież no nie było, że tam inny rodzaj przeciwnika tutaj się czai. Oczywiście. W tych stronach jest taka stara legenda o Flemet, zbuntowanej czarownicy, która objęła te tereny we władanie wiele stuleci temu. Zjednoczyła barbarzyńskich hasyndów i najechała obszary zamieszkane przez rolników. Wtedy właśnie wielki bohater Cormac pokonał jej armię i, jak mówią, odrąbał jej głowę. Córki Flemet jednak przeżyły i stały się wiedźmami z głuszy. Od tego czasu nękają te ziemię. Porywają dzieci, psują mleko i takie tam zabobony. A ty wiesz, że te wiedźmy istnieją? Tylko kiedy jest ciemno i mocno wieje. Patrole na pewno natknęły się na mroczne pomioty. Wystarczy, żeby zacząć się martwić. Dlatego właśnie Duncan nie chce, żebyś kręciła się tam bez jego pozwolenia. Kupi zbugowany dubbing. Witaj ponownie, potrzebujesz czegoś? No, chciałem się tylko przywitać. O, w porządku. Zresztą ja za nic nie miałem innego zrobić. Jak spotka się z Kowalem, to chyba nie będzie zadowolony z tego, co zrobiliśmy, ale tam co nas to obchodzi. Jego błąd. Nie powinieneś tu dłużej pozostać, strażniku. Większość tych ludzi została zarażona krwią mrocznych pomiotów. Ja się takiej krwi nie boję. Ja jestem krasnoludem, kobieto, ślepa żeś. A ludziska... Mogę sobie po nim chodzić. Świetnie. No dobra. No to ludziska, to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego razu. Na razie i cześć. Hej. Ale masz pusty brzuch. Już cię wypatroszyli? Poważnie?